Siemka, witam na kanale Alkoholowe. Dzisiaj zajmiemy się koktajlem, który możecie znać z klubów. Zapewne niejednokrotnie piliście to, ale prawdopodobnie w formie shota. Mowa o kamikadze, czyli wódkowego odpowiednika margarity. Bardzo popularny na europejskim rynku, w Stanach troszeczkę mniej. Zrobimy sobie go dzisiaj na dwa sposoby. W bardzo, można powiedzieć, klubowy sposób oraz ten taki bardzo klasyczny, którego cały koktajl się wywodzi. Zaczniemy sobie od tego właśnie klasycznego, czyli od wersji białej, nie niebieskiej, bo oryginalnie to było na białym likierze pomarańczowym, czyli na przykład Triple Sec, Cointreau i tak dalej. Zatem będziemy oczywiście potrzebowali takiego likieru. Bierzemy sobie Cointreau, bazą oczywiście będzie wódka. Tutaj nie szedłbym w tematy te takie droższe typu WWL, mimo tego, że to też nie stanie, ale w tym przypadku to jest koktajl bardzo prosty, więc nie wymagamy tutaj od niego nie wiadomo czego. To jest typowo na imprezę, żeby się nabombić, że tak powiem, więc nawet szczerze mówiąc nie marnowałbym dobrej wódki na to. Zatem jakaś przyzwoita wódka, Triple Sec i oczywiście sok z cytryny, od tego zaczniemy sobie. Do shakera, niezależnie od tego, czy robicie klasyka białego koktajlówki, czy robicie shota niebieskiego, proporcje pozostają te same, 1-1-1, czyli cytrus, wódka i likier. Przypominam, że jeden shot to zazwyczaj 30 do 35 ml, tak standardowo, bo znam zawodników, co robią z 50. Teraz potrzebujemy jeden szocik soku z cytryny, no i jeden szocik wujitsu. Sporo lodu. Szejkujemy. Klasycznie zmrożone szkło. Prosty garnisz ze ścika cytryny. Proszę bardzo, klasyczne kamikadze. No to spróbujmy. Bardzo orzeźwiający, bardzo świeży. Przypomina troszeczkę margaritę, jednak nie ma tego charakteru typowo tequilowego, więc bardziej czysty, ze względu na to, że wódka, wiadomo, nie ma takiego smaku wyraźnego, aż tak jak tequila, która potrafi mieć naprawdę charakter. Idealny właśnie na, jeżeli ktoś nie wie, czego chce, a chce się napić po prostu coś dobrego, co go nie wykręci, to jest idealny kierunek. Kwaskowo, słodkie, z przewagą kwaśnego, bardzo fajne. Ciężko się po tym zamulić, więc możesz wypić, nie wiem, 3-4 spokojnie przez cały wieczór i będziesz się czuł po tym spoko. Przechodzimy do wersji niebieskiej. Do wersji niebieskiej potrzebujemy takiego zestawu Blue Curaçao, czyli likier pomarańczowy, bardziej z gorzkich pomarańczy, mniej słodki niż Triple Sec, ale bardziej bym powiedział taki trochę taki dyskotekowy, bym powiedział tak. Wśród barmanów raczej nie jest uważany za klasyk. Bardzo rzadko spotykam zastosowanie tego likieru i tak jak widzicie, ten to jest kupiony, nie wiem czy nie w 20 roku, czy nie stoi u mnie 4 lata. To jest najtańszy z marki Turang. Bols też robi trochę droższe wersje, są jeszcze inne marki, ale ja nigdy nie byłem fanem i tak naprawdę tutaj nie ma znaczenia, jaką markę kupicie, bo to i tak będzie mniej więcej tak samo smakowało. Chyba że ktoś jest fanem i będzie chciał to szukać jakiejś takiej mega dobrej wersji. W każdym razie mam podstawę, robimy imprezowy szocik po taniości, żeby było smacznie. Jedziemy. Zatem na start znowu 1:1 i robimy większy batch, bo mam duże kieliszki shotowe, więc 2-2-2 będzie. Swoją drogą spróbujcie sobie kiedyś zrobić niebieską margaritę. Spoko wrażenie, jakieś tam odświeżenie tematu margarity. Jeżeli zostanie wam taki niebieski likier, to spróbujcie go wykorzystać po prostu, żeby się nie marnował. Ja pamiętam swego czasu, w dawnych czasach, że tak powiem, kilkanaście lat temu, miałem fazę, bardzo często robiłem ten koktajl na potęgę, bo był niedrogi, produkty są łatwo dostępne, no bo jednak sok z cytryny łatwo zrobić, kupić. Likier niebieski jest też raczej w każdym większym markecie, a nawet nie tylko, w małych sklepach też jest, więc nigdy nie było problemu z dostępnością. Polecam oczywiście do obydwu koktajli dodać odrobinę soli albo wody z solą, czyli saline solution, takiego roztworu z soli. Lekko przełamie to jeszcze słodycz, żeby było jeszcze bardziej taki punch w stronę kwasowości, żeby było jeszcze bardziej ożywiające. Stawiamy szotówki i bawimy się w barmana w klubie. I proszę bardzo, kamikadze w formie szotowej, klubowej. No to spróbujmy. Aż się przypominają młode lata imprezy. Bardzo kwaskowy, specyficzny, ale zmrożony, smakuje genialnie i nie wyobrażam sobie osoby, której by to mogło nie smakować. Mega proste, na tanich składnikach. Nie szukamy tutaj smaku wykwintnego, nie szukamy tutaj jakichś nut. To po prostu ma być ładnie wchodzić, po prostu jako, że tak powiem, kompan do zabawy. Na dzisiaj tyle. Zostawcie subapkę w górę. Przypominam, że na defox.pl macie książeczkę, to jeden koktajli oraz na przykład taki zestaw barmański Fox. Do zobaczyska alkoholowe. Siema!